imionami. Andrzeju, niniejszym uznaję przejęcie przez Jana Pawła twojej połowy Adamczychy. Większej połowy. Za cenę wartości pierwszej raty twojego długu wobec korony Rzeczypospolitej. Adamczycha jest moja. Cała całość. Andrzej wpakował się w jakieś głupie interesy i teraz król kazał mu oddać wszystko. Od początku mówiłem, że to kretyn. A ja? Teraz już na pewno zostanę najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski.